Praca 13-letniej Sofii Furnatec wydaje się bardzo prosta w swojej treści. Dziewczyna, blond w sukni wieczorowej, spogląda w rozgwieżdżone niebo, tyłem do nas odwrócona. Cóż takiego w niej jest? Ktoś, kto kocha formę czarującą, rozbudowaną, może w tej pracy znaleźć prawdziwą satysfakcję. Ktoś, kto kocha sztukę Gustawa Klimta, złocistości skonfrontowane z farbami, tutaj odnajdzie coś dla siebie ciekawego. Ta praca pokazuje, że w człowieku tkwi tęsknota. Tęsknota za innym, odrealnionym, baśniowym światem. Takiego świata zapewne szukała Sofia i szukamy my na co dzień, nocą i dniem. Świata, który daje nam wytchnienie. Grzegorz Wojturski, kustosz w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.